Witam wszystkich. Słuchajcie, zastanawiałem się w ogóle, czy kręcić ten filmik o kulkach BGA, bo tak się zastanawiałem właśnie, po co komu oglądać jakiś filmik o beznadziejnych kulkach BGA. Ale sobie pomyślałem, dobra, spróbuję nagrać taki filmik, nic nie stracę, mogę tylko jedynie zyskać. No jak widzicie, tutaj po boku mam zakupione kiedyś kulki BGA o rozmiarach 0,20 mm i 0,30. I z ciekawości chcę porównać do tych, co teraz kupiłem, bo zobaczcie sobie tutaj, tu pisze 10 tysięcy sztuk, a zobaczcie, jak tego malutko jest tutaj w zbiorniczku. Czy tu naprawdę może być 10 tysięcy sztuk? Nie wiem, ile zużyłem tych kulek. Maksimum 1000 sztuk. Także z 9 tysięcy jeszcze powinno tutaj zostać, ale czy to jest 9 tysięcy? No i tutaj mamy rozmiar 0,30 mm, także wiadomo, że one będą mniejsze niż 0,40 czy 0,50. Ale coś mi się wydaje, że tutaj jakby troszeczkę przykantowali. A w ogóle już tych 0,20 to nawet nie zobaczycie, ile tego jest. Tak dobrze. Dopiero musiałbym pod mikroskop to dać. I teraz się przełączę na chwilę pod mikroskop, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. HD60. Tylko dlaczego mi tutaj nie działa? Dobra, jest. I zobaczcie, to są te kuleczki o 0,20 mm. I tu jest 10 tysięcy. Powiedzcie, czy tu jest 10 tysięcy kulek? Według mnie na pewno nie. A służyłem ich też na pewno nie więcej niż 1000 sztuk. To mogę na bank powiedzieć. No i w tej jakby takiej fiolce, co jest 10 tysięcy sztuk, 0,30 mm. Czy tu może być 10 tysięcy? Zważyć tego nie zważę, takich kulek. Nie ma szans. Nie mam tak dokładnej wagi. Także przyłączmy się teraz. O, jeszcze problemy z obrazem. O, shit, poczekajcie chwileczkę. Muszę tylko tutaj zmienić pewną opcję. Dobra. Jest. I zobaczmy sobie, jak będą wyglądały te kuleczki BGA, które kupiłem na Allegro. Ale jeszcze przed otwarciem szybko przełączymy się na Firefoxa, żeby zobaczyć, jak to wygląda w sklepie na Allegro. Jak widzicie tutaj kulki BGA 0,40, 0,45 i 0,50 mm za 8,90. Jedna taka jakby fiolka. Razem 34 zł. I zobaczymy sobie jeszcze szybko tylko opis tej 0,30 mm, ołowiowe. Oczywiście nie kupowałem bez ołowiowych. Mają dosyć sporo tych rodzajów. No, opis 1000 sztuk. SN63PB37. Producent gwarantujący najwyższą jakość, PMTC. Praktyczny pojemnik z dużym otworem ułatwiający wsypanie nadmiaru kulek. Okej. Okay. No i na tym opis się kończy, tak? Czyli mamy coś takiego. Jedno tylko zdjęcie jest. Jedno, nawet nie widać, ile dokładnie tutaj się mieści w tym. Ale dobra, lecimy z rozpakowaniem. Zobaczymy, ile w tych pojemniczkach z Allegro będzie kulek. Porównamy sobie do tych tutaj dwóch, mniej więcej. Bo tu jak się ustawi, to naprawdę jest bardzo mało. Także otwieramy sobie ten woreczek strunowy i wyciągniemy najpierw od najmniejszej, czyli 0,40. I powiem wam, że tutaj już trochę więcej tych kulek jest. Jakby tak dziwnie się naelektryzowały. Widzicie? Jak się ten? To jest plastikowe. Jedynie tutaj jest szkło. Się nic nie elektryzuje. Tych 0,30 mm. Ale tutaj też plastik. Ale się nie elektryzują. Jak się nimi tak rusza.
Natomiast te 0,40 widać, że no przyklejają się tak do ścianek dziwnie. Dobra, zobaczmy sobie pod mikroskopem te 0,40. Jak widzicie, 0,40 mm. Widzicie? Fajne, nie? Dobre. No ale zobaczmy sobie tak mniej więcej, ile ich jest w tym opakowaniu. No, powiedzmy, że trochę jest ich. Trzeba było zerwać tą całą naklejkę, żeby się dowiedzieć bardziej. Dobra, zobaczmy sobie teraz 0,45. Gdzieś tak powiem wam, że jak położę, to gdzieś jest 1/3 tego pojemniczka całego, nie? O, widzicie, jak się przesypują. 0,45 mm. 1000 sztuk. Jezu, jak oni to liczą? Nie wiem, jakaś maszyna chyba musi dozować te kulki do takich pojemniczków, bo nie wyobrażam sobie, żeby tak wsypać 1000 sztuk i każdą kulkę po kulce liczyć. Chyba, że na wagę jakoś. Mniej więcej. I tutaj mamy kuleczki 0,50 mm. Też 1000 sztuk. To jest sporo. No i tak to wygląda. Teraz dzięki temu będę mógł sobie bez problemu już nakulkować tutaj ten układzik, który wcześniej kulkowałem 0,30 tymi kulkami. I niestety okazały się za małe, ponieważ tutaj wymagane są kulki prawdopodobnie 0,45 mm. A ten układzik, widzicie, jak go wcześniej kulkowałem. I tu jest 0,30, a 0,45 już będą wystawały tutaj. Ja wam pokażę pod mikroskopem jeszcze raz, jak to wygląda. 0,30, a będą 0,45. Widzicie? Chodzi dokładnie o ten motyw, że nie wystają ponad ten środkowy tutaj. Taki gzymsik, że tak to nazwę. No i mam nadzieję, że jak je nakulkuję, ten układzik, jak nakulkuję, to bez problemu potem wejdzie mi tutaj do, oczywiście, płyty. I tutaj jest miejsce na kontroler. Także będzie trochę zabawy z tym. Jestem ciekawy, czy ten dysk wstanie, zobaczy go menadżer urządzeń, czy nie. Także filmik o kulkach BGA. Jeszcze raz sobie ustawię tak ładnie. 0,40, 0,45, 0,50, 30, no i 20. To już do takich ekstremalnych zadań, bardziej stosowanych w telefonach. I to by było na tyle. Nie będę przedłużał. 10, 9 minut. 9 minut filmiku. Widzimy się w kolejnych filmikach, jak już będę próbował tą płytę sobie zrobić. Także trzymajcie się, pozdrawiam.